Cześć, witam was w czwartym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Tak, już czwartym. Boże, jak to zleciało, nie? Piotrek. No. Tak, a propos, jest ze mną Stano. Cześć wszystkim. Ej, weź tak mów, bo nie wiem, czy nie mam ciebie za cicho. No mówię normalnie, w tym momencie jadę i odpisuję na SMS-a, nie? Bardzo mądre postępowanie. No dobrze, dobrze, dobrze. No więc tak, ja pokażę wam ogólnie całą klarowność tego oto, że tutaj ja tej całej trasy mojej mamy 459 km. No to no. Ja mam gościu jeszcze 2680, nie? Dobra, ale ty nie nagrywasz. O czym byś gadał przez tyle czasu? Ja jechałem... O starych Polakach. Ja jechałem z Łodzi tutaj, 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 tutaj. A nie, bo to nie jest odkryte, no to tutaj jechałem i tu. Dotąd i postanowiłem, że nagram sobie odcineczek. Nagramy. Jedziemy do miejscowości Parnu, jak widzicie to jest Promoc razem z... no już 2-0, czyli z Poland Rebuildingem i Rusmap. Dobra. To teraz tu... ja coś powiem. Poczekaj. Tu stoi moja naczepka. Przede mną, ja sobie ją podepnę, a ty możesz mówić. No więc czemu ja nie nagrywam? Bo postanowiłem, że moja działalność na tubach, że tak powiem, ograniczy się do ATV, czyli kładu. Czemu nie nagrywam gier? Bo robi to masa osób. Ciężej, to znaczy nie wiem czy ciężej. Jest, ale... ciężej, no. No i jest ciężej się wybić przez gry. Tak. A ja jako, że po prostu kocham kłady, kocham enduro, no to mam action cama, no to czemu nie nagrywać, czemu nie robić coś w tym kierunku, nie? No, to wyglądało, nie? Nie ma filmów, jeden tam na kanał coś wstawiłem składem. No, wystawia składa, bardzo ciekawe. No, ciekawe naprawdę. Ale żeby nie było, że kładam, że... A, to tak tylko na, no. No tak tylko na pokaz. Pożyczył kłada od kolegi. Jo. Ale nie, padła mi, słuchajcie, cewka i moduł. Muszę te części zamówić. I będziemy śmigać. No, możecie napisać, czy chcielibyście więcej odcinków ze Stanem, czyli Piotrkiem, powtarzam, nie wiem. A nie, nie, bo to tak za każdym razem mówicie ze Stanem, czyli Piotrkiem, mów ze Stanem po prostu. No dobra, no ale już tak chcę powiedzieć, że Stano to Piotrek. A jeszcze i tak, no. O, leci sobie PK Transhock. O, to ja. A czym jako ciężarówko? DAF F5. A ja myślałem, że MP4, bo ja MP4 tylko zapinkalam. Ja sobie lecę z Treamlina. No, ogólnie tak pomyślałem. Nie będę już mówił, posłuchajcie, tak? że... kurde, mikro trochę mnie wkurza. Robimy challenge. Jak powiesz posłuchajcie, to musisz się z całej siły uszczypnąć w policzek. Nie. 10 pompek zrobić. Nie, uszczypnąć się w policzek. Tak. To się oduczysz. Tak, 10 pompek. Albo wiesz co możesz jeszcze zrobić? Co? Przynieś sobie klamerki, to co Rezi robił. O Boże, weź. A, możecie napisać, czy tutaj wam się podoba te umieszczenie tej kamerki, tutaj, tak, tutaj, to, z klatki. Czy było lepiej, tak jak nagrywałem telefonem, po prostu tutaj, tak z boku. A jak ty masz teraz biurko postawione? Tak jak ty, nie przestawiałem. A jak ja byłem, to było jak? Teraz to już nie przestawię, bo mam to półkę do ściany, nie? Ja... Jeszcze jak monitor się do ściany przywiercę, to już nie ruszę w ogóle. Musisz się dobrze zastanowić. No. Nie no, tak to zostanie. Tak jak jest.
Teraz zresztą już tego nie zmienię, bo półka tak jest, nie? No, półka to... Znaczy w sumie mógłbym... A ty masz na taśmę montażową, czy na jakieś wkręty? Ta, półkę... Coś to ciężka ta półka jest, weź na taśmę ją przyknę. No, Kuba... Oglądałem filmik o jak ja ci powiem, że mój tata poczekaj. Jak wkręcił takie półeczki i to małe, to one ze ściany wypadały, no to jak to na taśmę by się miało trzymać? Ale posłuchaj mnie, oglądałem filmik u Adbustera, nie? No. Tam taśmę montażową właśnie, sprawdzał, Tesla to była chyba. Jak dobrze pamiętam. I nie pamiętam ile on tam przykleił, ale skleił ze sobą takie dwie... Kawałek plexi, nie? No. Do tego taki sznurek gruby. Skleił dwie plexi ze sobą i takie dwie sztuki miał, czyli cztery plexi sklejone po dwie, nie? Z jednej strony sznurek i z drugiej. No i on, słuchaj, zawisnął nogami. Głową był na tym. No i co? Co? No zawisnął głową w dół. No. I się nic nie stało, a ty półkę gadali, że... No bo mówię ci co ten no. A próbowałeś chociaż? No nie, no weź. No właśnie, no to się nie wypowiadaj. Ja mam taką zasadę, że jeżeli czegoś nie widziałem, czy kogoś nie znam, czy czegoś nie próbowałem, nie próbowałem. Ale ja bym się bał, że mi to spadnie. Taka prawda, a teraz nie wiem, te wkręty są takie długie, tam 10 cm czy 12. Tam nogę można na tej półce postawić. Jak ty nogę chcesz tam postawić? No można, nie, ale tak mówię, że wiesz, że no, nie spadnie, nie? Przy okazji... Właśnie. O Boże. Jezu, ja myślałem, że tu mi osobówka na czołówę ze mną pójdzie. O, mi tak Magnumka poszła, jak gadaliśmy, nie? Ale oczywiście Piotruś opanowany kierowcą i zderzeniaczą. W ogóle dziękuję wam za... Jeden gościu napisał mi, że daje suba i lajka, drugi tam, że lajka, tam, no, parę lajków też było. A ten Kruto lajk to chyba gościu nie z Polski. No, on jest Rusek chyba, wiesz? Mi się wydaje. Nie miałem takiego słowa Kruto na rosyjskim. Ale ja wszedłem na jego kanał i tam chyba po rosyjsku było, tak mi się wydaje. No. I dziękuję. Jakie fajne mam spalanie. Posłuchaj, mam 12 ton, 620 kucy silnik i 32,3. Dziękuję wam za te wszystkie tam te trzy suby i tam parę lajków i wyświetleń też jest trochę. Także widać, że to nie idzie na marne. Więc się z tego bardzo cieszę. Powiem coś o fanpage'u. A, no, Piotrek mi stworzył fanpage'a. Znaczy ty się stworzył. No ja se stworzyłem, a on tam mi to ogarnął. No i tam będą wystawiane... Jak wystawię film na YouTube'a, to automatycznie, nie automatycznie, ale po prostu będę tam... Wiesz co, możesz sobie stworzyć taki wzór. No wiem, już wiem o co ci chodzi. No. Pokopiuj wklej, jak uzupełnić. Tak, dobrze. Ale bo zapomnę powiedzieć. Bo no zapomnę. To sobie myśl cały czas o tym. No i pokażę, już bym zapomniał. Bo jak wstawię jakiś film, to będę tam od razu posta na tym Facebooku wstawiał, że taki film, tyle i tyle czasu, tam o czym to tam i tak dalej, no takie tam pierdół. Tak jest coś jak u wujka pochowana. No i link do tego. Tak, o, do tego filmika aż tak można zrobić. Nagrałem też... Zwiastuna też mam. No. I nagrałem też film z tego, jak te promoc, tam
wgrać, bo się mnie taki jeden gościu pytał, mój subskrybent, dziękuję za suba. Także mam nadzieję, że tam wszystko jest objaśnione jasno i dobrze objaśnione to... Objaśnione jasno. No tak. No tak dziwnie brzmi. No dziwnie. Dobrze to pokazałem. Kurde, sobie zmienię to. Bo tu może was wkurzać, że te kolory tak się zmieniają i to ten. Wiesz co możesz nagrać? Co? A na przykład 20 słów, albo nie, na 100 słów powiedzmy. No. Nie? Możesz nagrać... Chciałbym. O Boże! Że wiesz, jak to tam wygląda wszystko. Że co, stanowisko? No, ty, a jak ja do ciebie pojadę, można nie? Nagrać. Oglądasz czasami tego gościa, co robi wiosnę na chatę? No tak. To ja do ciebie zrobię wiosnę na chatę. O! No. I to? Wstawię na kanał. Może być. No, a ja tam... A jak ty przyjedziesz do mnie, to ty zrobisz. No, a ja tam dam linka do tego. Czyli ja twojej chaty na mój, a ty mojej chaty... No, a później na swoim kanale dam linka do tego filmu, nie? Ja. Dokładnie. Także wbijajcie na Facebooka, lajkujcie. Ale to jeszcze. No. O Boże! No i... No i chujlera. Chujlera. Albo mam takiego kolegę i mamy zajęcia z pedagog Lewanda, Piotrek. No i on tak robimy tam w kalambury, gramy. No i on tak o chusteczki. I? No przy pani pedagog. To co? No gówno. No jak to co? No ja opowiadałem ci kanał o tym taksówkarzu już? Chyba nie. No to słuchajcie. Podchodzi pasażer, człowiek do taksówki. No człowiek, no tak. No, mówi, czy można się zabrać. On mówi, że nie ma problemu, dokąd jedziemy. To tam mu podaje adres, no i dobra. Po kilku minutach jazdy ten pasażer stuka kierowcę w ramię, żeby mu coś powiedzieć. A ten kierowca podskakuje jak oparzony, traci panowanie nad autem, a ten przerażony pasażer mówi tak: proszę pana, co się dzieje? Proszę pana. On nic, przez 25 lat byłem kierowcą karawanu. Aha. Suchar alert. Opowiem wam też historię życia o moim łokciu. A więc z klasą wczoraj. Znaczy nie wiem kiedy to wstawisz, no nieważne. Wybraliśmy się 14 stycznia. Wybraliśmy się pewnego dnia na lodowisko, na WF. Mieliśmy dwa WF-y, poszliśmy sobie na lodowisko. No to więc... Jako iż ja zaczynam dopiero jeździć na łyżwach, to kurde, no wiadomo, człowiek się pierdoli, nie? Nie to, że tam wiecie, ja piruety na jednej nodze i do tego jeszcze do tyłu to wszystko robię, nie? Jeszcze gotuję i jeszcze robię naleśniki na patelni smażone. No, nie, przy okazji. No ale jest sukces, bo się tylko raz wywaliłem, jak na pierwszy raz. To nie jest. Pierwszy nie jest raz źle. Jak na pierwszy raz. No. No ale poleciałem mniej więcej tak, że jakoś. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Ja na plecy poleciałem. Nie wiem jak. Co się stało dokładnie. Ale bo na łyżwach jak jeździsz, to samo co na nartach, nie? Musisz być do przodu przechylony. O shit! I poleciałem na plecy, a jakoś tak rękę miałem i łokciem w lód zawaliłem, nie? Takie ała, jeszcze do dzisiaj nie boli. Nie mogę oprzeć się na nim, nie? To nie możesz? Oprzeć się na tym łokciu, tak na lekcji, nie? A. Dzisiaj siedzę no i tak ała, mój łokieć.
Ile to jeszcze tych kilometrów? 200. Ty, jak zleciało? 350 kilometrów już. Przejechałeś? No. Co? No. O Boże. Ile ty tam, panie, jedziesz na godzinę? A ja gdzie ja 8-0. Ty, ja też już kawałek drogi przejechałem. Od Warszawy w Bratysławie już jest. O kurde, tu jest ten. Jest skalowanie spieprzone na promoście, to wujek Bochon mówił, że w niektórych miejscach podobno jest. Miałem, wiesz, takie żuuu, nagle 10 FPS-ów, nie? Aha. A tam na promocie. No. Lasknie. Jestem. Z powrotem. Wkurzające to jest, powiem ci, te wywalanie do pulpitu. No mnie też tak, czemu? No nie? No. Możecie napisać, czy was też tak po prostu jadę sobie, gram w grę i tak, nie wiem, raz na godzinę, półtorej, tak nagle do pulpitu wywali. Oczywiście wszystko tam działa, nie? Tylko po prostu wywali do pulpitu i trzeba wejść w grę jeszcze raz, nie? Znaczy nie uruchamiać od początku, tylko... Kliknąć na pasku zadań. Na pasku zadań, tak, no. Na grę z powrotem. Ogólnie widzę tutaj, że są ładne tereny na tym promocie, ale trochę to skalowanie było tam spieprzone. Skąd wyruszałeś? Z KK coś tam, jak... Czekaj, zaraz ci powiem. Kaunas. A jadę do Parnu. Ale tu Parnu? No. Ja też mam górki lekarskie. Możecie też napisać, czy chcielibyście właśnie taką kamerkę, czy kamerkę na moją twarz, czy kamerkę na moją twarz i kamerkę tutaj, czy no nie wiem. Mogę tam nad czymś porozmyślać. Teraz po tym, jak dojadę do trasy Hovotracku, tak pomyślałem sobie, że mogę Grida nagrać. Pierwszy odcinek jakiś, od nowa tam zacząć tą karierę. Tak na spokojnie, tak jak w Eurotracku. No, 90. Z kamerką tutaj też na, no... Kuba. Kierownicę. Co? Pełna kulturka. O kurde. Co ty gadasz? W Gridzie pełna kulturka, jak w Eurotracku, 90. No tak. Jedną kamerkę możesz na pedały. Oczywiście od kierownicy, nie to, żebym miał coś na myśli, nie? Ja mówię, o co ci chodzi. Nie no, gdzie trzy kamerki będą? Jedno chcę na twarz, a drugą na kierownicę. No. Robisz sobie kamerki. Trzy to by było za dużo, nie? A te pedały to na ciula tam. Właśnie, hetero, nie? Można taki ten... Mogę taki jeden odcinek, taki tam testujący, tylko nagrać, żeby wiesz, na pedały i na tutaj biegi i kierownicę, no ale tak na dłuższą metę to nie. Od razu też mówię, że nie jestem jakiś hiper, super koksem na, tam w Gridzie, bo to też będę grał na kierownicy, więc... Ale nie byle jakiej. No tak, ale wiesz, jednak to jest kierownica i tu takie gry się ciężko gra na kierownicy, chociaż już tam... Na początku było mi ciężko, ale ogarnąłem to w tym Gridzie. Kurde, no... Za typ. A, tutaj już mamy z Piotrkiem przygotowane. Ktoś dzwoni, ja pierdzielę. Na Skype'ie. Urban, nie. Cześć, na telefonie mi się zaraz wyświetli. Yo, Urban! Pokażę do kamerki takiego ryj. Masz zgodę na... Co? Upublicznianie wizerunku? Tak, mam. Spytałem się go. Kurde. No. Ostre hamowanko. My już tutaj mamy właśnie na, wiesz, na tym. No. Na, kurde, jak to się nazywa? A na teraz tym... domie, zadać go? A? Nie, bo mnie wywali, nie. Weź mu tam gdzieś napisz coś, bo ty możesz napisać, że nagrywamy. Tutaj mamy na tunelu tutaj piwo przygotowane, bo się z Piotrkiem dzisiaj spotkamy, nie? Tam gdzieś, tutaj w tym Parnu, nie? Jedziesz tam?
No, ja do Egiptu jadę, ale możemy się spotkać. No, to powiedzmy, że w Parnu będziesz. Chipsy przygotowane, wszystko tutaj. Oczywiście mam piwo, to nie jest, to jest limoniada, nie? Tak, soczek. Oczywiście. Pomarańczowy, jeszcze do tego, żeby nie było. Kilometrów mamy 99. Mogę też nagrywać live'y, jak chcecie, możecie napisać. Ty w ogóle zrób serię z SimCity. SimCity? Wiesz, że ja to nigdy nie wiesz, grałem? Ile osób z tego nagrywało? Rezi. Ło. Nagrywa ło. No. Nagrywa w ogóle ktoś z SimCity? Nie wiem, czy teraz nagrywa. Podejrzewam, że tak, bo to jest bardzo znana gra. Cześć, ja ten mam te SimCity? A mam te SimCity, myślałem, że nie mam. Nie, tam SimCity to. Nie bardzo mi się widzi. Chociaż, jeżeli byście chcieli, to tam możecie napisać w komentarzu, to coś można pomyśleć. Jeśli też byście chcieli jakąś inną formę nagrywania w Eurotracku, to też możecie napisać. O, Piotrek, te, no. Nie wiem, tam Italo, coś tam, te, czekaj. Maxa, no mi też. Coś tam Floor, Dance Floor, jakoś tak to się nazywa. Italio Brothers, czy Italo? Italo. Welcome to the Dance Floor, o tak. Tu. A, shit, tam znowu pierdzieliłem. O, Piotrek, jakoś staro beto jedzie. Weź, właśnie mija, jakoś tu zardzewiało Skodę, nie? Ja nie wiem, gdzie to jest. To w ogóle z tym żużlem jeździ jeszcze. W ogóle jak ona przegląd przeszła, jak tam progów nie ma, zardzewiała. No spoko. Ty, wiesz co, tak patrzę na to BMW, nie? Podejrzewam, że... Ona kół nie ma ani silnika. Nie wiem, jak ona jedzie, sunie. No, ale właśnie, słuchaj, ze Skodą jest trochę podobny problem, bo gościu na CB Radio powiedział mi, że mu po nogach piździ, nie? Podwozia. No to ja się go spytałem, czy podwozie ma, on kurwa zajebali mi. Teraz mój tata był na tym przeglądzie, kiedy to, poczekaj. No niedawno, nie? Jo. Stawiali tam na te co wiesz, co tymi kołami tak to macha, takie takie to. No, wiem. Wiesz, tam te testy, tam amortyzacja, tam to wszystko, czy dobrze się trzyma, nie? No to ta Skoda, i ona już ma 8 lat, czekaj, 8 lat tak w tym roku będzie. I jeszcze tam się nic z tamtych rzeczy nie spieprzyło, w sensie wiesz tam. No jak ona ma 90 tysięcy niecałe? No, 88. No, byłem blisko. 88 i coś. A Golf ma... koło 225. O! Mówię, jakaś fajna miejscowość chciałem powiedzieć. A tu Parnu. Zajechaliśmy na miejsce. Co my tutaj w ogóle wieziemy? Powiem ci tak, Track and Guinness. Co to jest, Piotrek, Track and Guinness? Silniki do ciągników. No to ten. To. Truck czy. Truck, tak. A no to do ciężarówek, a ciągników. Powiedziałem track. No. A czemu ja o ciągnikach pomyślałem? No właśnie nie wiem. Wjeżdżamy tutaj właśnie. No ale w sumie ciągnik, dobrze. Tak, dobrze, no siodłowy. Ten. Wjeżdżamy. Czterokołowy, nie? Tak. Możliwe, że są. Właśnie wjeżdżamy do takiego Merca, sobie silniczek. Czym ty jedziesz, Piotrek? Szkanio. A, ja już wiem, my wjeżdżamy, ja wiążę te. Te silniki do tej BM-ki, bo ona przecież silnika nie ma. No ja. A kół to nie. Ale wiem. Wiesz, ja samochód zmieniłem na. A do jakiego modelu wjedziesz? Modelu?
No do jakiego modelu? A ja nie wiem, nie sprawdzałem, przecież nie można otworzyć zaplombowane. Ale chyba musisz mieć na palecie, na folii poklejone, do jakiego miejsca, co to jest za towarim w ogóle. Ale ja tam nie patrzyłem, oni mi to załadowali, wiesz, tam... Powiedzieli, jedź pan w folii. No tak, zaplombowane ale wszystko. Zaplombować to ci mogą oni jedynie naczepę, gość. No tak, mówię o naczepie. Tak. Mówię, że naczepa jest zaplombowana. Że nie mam... Wiesz, jaki jest mandat za brak plomby? Jaki? Znaczy za... Jak tego nie zgłosisz, nie? A nie będziesz miał na kontroli. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w Niemczech? Ja nie mówię, że to jest na 100%, ale z tego, co mi się przypomina, to chyba w Niemczech 500 euro. Aha, no to dużo. Dobra, oddajemy ładunek. Tu sobie zrobię screena, bo będę później tam dodawał do naszej firmy. Kontynuuj. Właśnie, zapraszamy do firmy. Tak, oczywiście, PK Transvita i zaprasza. Jakieś takie fajne miejsce. Odpikuj tam Face'a. PK Transu. No, mogę dać tam w opisie do filmu. O, na tą stację sobie pojedziemy. Ja to tak zawsze mówię, pojedziemy. Pojedziemy? Nie, pojedziemy. Że w sensie, że wiesz, mówię tam jako za parę osób, nie? Wakacje, jak przyjadę do Działdowa, jak mnie w ogóle zaprosisz, to nie? To będę mógł mówić, pojedziemy. Jo, ale tam Damian... Tankować trzeba? Nie. Damian mi gada, że ten... Że pojedziemy na ten lodowiec, czy coś. Jaki lodowiec? No to tam zamek na lodowcu jest. Jaki zamek, coś to wieża? No, no to tam wieża. Zaczyna się robić ciekawie już, co? Tereny z TSM-a. Tu sobie jakoś tak zaparkuję. Szkakanka. O, tak fajnie. Zrobię jeszcze tak screena na tego. Ty, a ja w ogóle na miniaturkę tam do filmu. Co? Wizytówkę. No tam walić. Po wujkowemu. No. Ogarnąłem, że na tym, na półce tutaj z przodu mam chipsy, paczkę chipsów, nie? Aha. No dobra. Więc tak, oto takim widokiem. Kończymy czwarty odcinek i zapraszam do kolejnego, czyli już piątego. Mam nadzieję, że zostawiliście tam komentarz, lajka czy suba. Liczę na was, więc do następnego odcinka. Żegnają się z państwem Shay Games oraz Stano. Na razie. Cześć. Siema.